Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic klasą Imperial Agent. Kompletnie pamiętam, co było w poprzednim odcinku, bo była dosyć długa przerwa związana z moją chorobą. W każdym razie widzę, że już raczej mamy zadania, żeby tylko do kogoś powracać. Zdobyliśmy w poprzednim odcinku, już mi się zaczyna, wybaczcie, przypominać maskę Revana. Tutaj dla zakonu Revana, który sobie tutaj działa na Dromund Kaas, i generalnie są to ludzie, którzy chcą być jak Revan, czyli poznać tajniki zarówno jasnej, jak i ciemnej strony mocy, chociaż oczywiście niektórych ta ciemna strona ogarnia za mocno i właśnie ta w sumie chyba Sithka czystej krwi zleciła nam zdobyć tej maski, ale później inny z członków zakonu powiedział, żeby mu oddać tą maskę, a nie jej, bo ona to tylko właśnie do złego ją wykorzysta. Tamten gościu chciałby jeszcze też jednak trochę do czegoś dobrego, do jasnej strony mocy. Także oddamy właśnie dla tego gościa, bo oczywiście gramy tak, żeby grać po jasnej stronie mocy. Wiem, że w tej grze, w tej postaci jest bardzo dużo znaczących wyborów, także mam nadzieję, że będzie fajnie to przeżywać. Czy ja mogę się przenieść? Mogę się przenieść po podróżu. Wiecie co? Rzadko korzystam z tego quick travela. To teraz myślę, że jest dobra okazja. Przeniesiemy się do zakonu tych całych Revenite'ów. No i generalnie oddamy to dla Toruna, nie dla Ladry, bo Ladra to jest ta zła, a Torun to jest ten dobry, tak więc oddajmy mu tą maskę i zobaczymy co dalej. Nie wiem, czy jeszcze jakąś próbę będziemy mieli, czy już będziemy mogli spotkać się z ich przywódcą, zobaczymy. By the stars, you made it back. Did you find the mask of Revan? Tell me you didn't let Ladra have it. She is mad, and you know it. I decided to bring the mask to you. You have it? That's wonderful. So that... That really is the mask of Darth Revan? Didn't think it would look so real, somehow. I went through a lot to retrieve this for you. And the results are absolutely worthwhile. Allow me. I can almost feel Revan's power. It's dark power. Understandable that Ladra was so obsessed with it. But then, that's exactly why the rest of the Order doesn't need to see it. The darkness was a part of Revan, but only a part. Don't let the darkness of that relic overwhelm you. The mask must be secured until I'm ready to study it, but I won't let it corrupt me. I'll tell the others here that you completed the trial of the past. No one will argue. You're not a Revanite yet, but you're one step closer. Now I have some explanations to make to Ladra. Wish me luck. No, zdecydowanie życzę ci powodzenia. Okej, mam pogadać z Raimonem. To jest kolejny gościu od próby. Zobaczymy, co on nam ciekawego zleci. More initiates. The compound's getting less secure all the time. Still, I suppose the master knows what he's doing. And if you can follow the ways of Revan, we'll judge your worth. I'm listening. Continue. Revan didn't work alone. Revan had allies, all walks of life. We're no different. You want to join us? You need to face the men and women who got here first and who've proved that they're loyal to the Master. What exactly do you need? You need to show those in the Master's inner circle that you understand Revan's teachings. They'll ask questions, you'll answer. If they're not satisfied, they'll abandon the test of wisdom and begin your test of strength. Revan didn't suffer the weak. I'd expect nothing less. I'll do what's needed. I'm glad to hear that. Your pilgrimage starts in the jungle. You'll find your first guide there. He'll determine whether you're worth sending on to the rest. Be ready for anything, initiate. The jungle's dangerous, and so are the true Revanites. Dobrze, czyli teraz będziemy mieli próbę jakiejś wiedzy, a jeżeli zwalimy próbę wiedzy, to będziemy mieli próbę siły. Okej, tutaj mamy jakiś boost generalnie. Ładna postać. Kim ty jesteś? Też jesteś chyba naszą klasą, ile się nie mylę. No spoko, ale no mieliśmy grać facetem, zagranym facetem, chociaż ja mam takie zboczenie, że lubię grać kobietami w grach. Nie wiem czemu. Oczywiście zawsze ładnymi. To jest, myślę, zrozumiałe. Czyli tak, mamy się udać tutaj, mam pogadać z Morunem i to jest pierwszy no właśnie z tych ludzi, którzy nam dadzą to zadanie. I będziemy musieli podpowiadać na pytanie, że jeżeli odpowiemy na pytania, to przyjdzie nam z nimi walczyć.
na to by wychodziło. Także taki tutaj deal mamy. Nie wiem, czy może i mogłem wziąć taksówkę gdzieś tutaj bliżej, chociaż nie, tutaj mam najbliższą, to dobrze, że poszedłem na piechotę. Mamy oczywiście jakieś stwory i akurat ten mi tak stoi na drodze, że wolę w sumie go zaatakować. Będzie zawsze trochę szybciej, jeżeli to my zaczniemy walkę, a nie to stworzenie. Dobra. O, i w ogóle mam misję bonusową tutaj na całym terenie, żeby trochę tych bestii pokonać. O, dobra, to w takim razie, skoro mamy takie zadanie bonusowe, to czemu by go nie wykonać? Zawsze to trochę więcej punktów doświadczenia. One się na początku, myślę, przydadzą, żeby sobie levele wbijać. Dobra. Zbierajmy przy okazji loot, to się później sprzeda u vendora. I to już gdzieś powinniśmy mieć pierwszego Revenite'a, ale zanim to jeszcze kolejne stworzenie do ubicia. Generalnie nie wiem, używajmy tych różnych jakichś tam debuffów na niego i tak dalej. Nie wiem dokładnie, co robi ta umiejka. Aha, po prostu to jest trwałe obrażenia przez 18 sekund od trucizny, spoko. Dobrze wiedzieć, okej. Czyli tu powinniśmy mieć naszego pierwszego gościa od próby w tym namiocie. Także chodźmy do niego i porozmawiajmy z nim. So, you have come. You who would join the Order of Revan. I am Moron Dokas, Lord of Beasts. I am Revanite, and I am Sith. What do you say to me? What do you expect me to say? I'm very impressed. I do not need your praise, Initiate. For decades, I have served the Master. He found me when I was a larva and saw that I was strong in the Force. Against the Empire's traditions, he trained me. This is the way of Revan, to teach all species the path to power. I believe I understand. Good. Now you will answer a question. And you will answer well, or face the claws of my pets. Why do you think Revan trained aliens in the ways of the Sith? Why did Revan offer power to all seekers? He believed everyone should have the chance to aspire to power. Your answer is not my answer, but it is sufficient. It is worthy of a Revanite. You may proceed on your pilgrimage and seek worth in the eyes of another. Any suggestions on how to deal with this guide? No. You will do this on your own. Seek the mercenary called Setafar as she teaches her soldiers. Then shall your trial continue. Dobrze, czyli teraz z jakąś łowczynią nagród, która również jest członkinią tego zakonu, mamy się spotkać. I coś czuję, że tutaj raczej nie ma co iść, bo tu jest jakaś chyba jebitna góra, to nie wiem, czy przejdziemy. Pójdziemy ścieżką i też ścieżką jest większa szansa, że jakieś bestie po drodze spotkam, a chciałbym również właśnie zająć się tym, żeby je tutaj sobie pomału bić. O, to jest warto na początku rzucać, bo to jest trwały damage. Przez ileś tam sekund. Nie wiem, czy to się stakuje, czy się nie stakuje. Tak szczerze. Także dobra, walczymy dalej. Także zacznijmy może od tego. To powinno robić jakiś tam stały damage. Nie wiem, czemu dopiero teraz Kalio doskoczyła do niego, no ale okej. Dajmy sobie tutaj, zbierzmy sobie te pierdółki. Dobra, tu już jakoś możemy w miarę na przełaj pójść. Po drodze zabijając te bestie, tutaj widzę, ktoś mnie niestety ubiegł. A szkoda. Dobra, tutaj zatękamy i rzucamy sobie to. Teraz Nejda. I strzelamy. Leo zajmie przeciwnika. Możemy sobie spokojnie z dystansu postrzelać. Dobra. O, cześć. That was unexpected. But okay. Używajmy tych jakichś umiejętności różnych. I teraz przysnajpimy sobie tylko i okej. Okay. Zajebiście. Dużo będziemy mieli tych pazurów. A dobra, widzę, że tutaj trochę mi nie pykło. Okej. Tutaj w ogóle mamy już jakieś... A nie, dobra, myślałem, tam jakieś ludzi mamy, ale z nimi nie chcę walczyć na razie. Walczmy z tymi zwierzętami lokalnymi. Jeszcze musimy czwórkę zabić. Widzę, są same te silniejsze. Chyba nie ma jakiejś takiej odmiany, wiecie, jakby młodych czy coś, które były słabsze. No ale też pojedynczy się z nimi bije, czyli w sumie robią tak naprawdę trzech przeciwników. No nie, czy z nimi nie, no chyba nie z nimi mam pogadać.
Oj, widzę, zresztą ja się dostałem na 17 level. To ciekawe, ale raczej to sprzedam, bo i tak nie będę mógł tego, z tego korzystać. Ci Niemcy tutaj robią. Hadra. Nie kojarzę gościa. W każdym razie, chodźmy tutaj. Czy to jest gdzieś tam na górze? Wait, nie. Chyba musimy przejść tędy. Tak mi się wydaje. I tutaj mamy, dobra, mamy obóz. Tak więc chodźmy, porozmawiajmy z nią. Tarkin, have some of the men head into the city. They've earned a break from training. Yes, Commander. It's good to see you alive. Not everyone makes it past Morin. Raymond contacted me from the base. Said you wanted to join our society. Is it true? It's true. I'm seeking the approval of the Inner Circle. I'm called Setafar. I teach these mercenaries how to fight. My service to the Master is a matter of honor. Centuries ago, my clan fought Revan when we invaded the Republic with the rest of the Mandalorians. It was our privilege to battle Jedi. We lost the war over Malkor V, but that was a privilege too. It's out of respect for Revan that I agreed to join the Master. I see what you're saying. I serve the Order to ensure Revan's name isn't forgotten. Revan was a warrior, a leader, and deserves to be remembered. Since you're not bound by honor, how do I know you won't sully the Dark Lord's memory? What can you do for the Order in Revan's name? Niemcy znaczy Unearth History. I'll learn all I can about Revan's past. Fine. The Order has enough warriors. You might be able to serve. You'll need to talk to one more person before you head back to the compound. Find Major Pathel. He oversees security on the wall. I'll head there immediately. Glory to Mandalore, and glory to our master. Okej, no dobra, póki co odpowiadam dobrze. Czyli tak, idziemy teraz tutaj gdzieś bardziej w górę. Chciałbym jednak jeszcze jakieś te bestie nasze pokonać. Mam tam na przykład jedną po drugiej stronie. A jako, że mam postać dystansową, to możemy sobie po prostu zastrzelić tego stwora. On tutaj by nie mógł przejść, Kalio do niego poszła. No dobra. Okej, nie wiem, czy ja tędy dam radę wejść. Dam radę wejść. Bierzmy sobie tam z niego jakiś lucik. Mamy tutaj kolejne bestie. Także weźmy się, schowajmy. Użyjmy sobie na początku tego. Teraz granacik. I teraz już możemy normalnie snajpić i postrzelać też szybkie strzały. Generalnie, dobra. I jeszcze jedną bestię będziemy musieli zabić i później już będziemy mogli sobie tą walkę darować. Tu mamy jakiś taki mostek z kamieni. I tu mam ostatniego przeciwnika, jakiego będę chciał zabić. Nie wiem, czemu moja postać aż musiała tutaj pod ten kamień, ale okej. Niech jej będzie. A niekoniecznie chciałem snajpa, ale okej. Także spoko, misja bonusowa zrobiona. Teraz możemy iść pogadać z ostatnim z tych mistrzów tej pielgrzymki. Zobaczymy, co tym razem. No tutaj jak zawsze możesz sobie przyznać to, co Kalio mówi, jakbyście dobrze nie słyszeli. No i pogadajmy z panem majorem. Czy on jest imperialnym? Chyba tak. Come on over. There's nothing to trouble us here, and we can speak freely. I'm Major Pathel, at your service. It's always wonderful to meet new initiates. The Order of Revan needs all the dedicated young people it can get. A pleasure to meet you. I don't know how your other meetings went, but I like to conduct these interviews informally. No point making your life difficult, eh? Quite a few initiates, young officers, acolytes and the like, think our secret society will help them become morphs or dark lords. You're not like that, I presume? I intend to earn my rank, sir. I'm sure you do, and I'm sure you will. Not every initiate realizes that advancement in the Revanites does not guarantee advancement in the Empire, nor how dangerous being a Revanite really is. The Dark Council seeks to root us out. So, how do we respond? How do we answer the Empire's accusations of heresy? We need to show our enemies the truth. And we will, wherever we can. Not to say we shouldn't defend ourselves, but we won't become traitors to the Empire either. That's all I needed to make my judgment. I'm going to send a message to the compound. Raymond will be waiting for you. I think it's time I got going.
Journey safely and be proud to be a part of the Order of Revan. No i dobra, widzicie, wszystkie odpowiedzi zrobiłem dobrze, z czego jestem bardzo zadowolony i widzę, że możemy stąd wziąć sobie taksi, także z chęcią to zrobię, ale zanim to, weźmiemy sobie jeszcze droida medycznego, sprzedamy sobie wszelkie śmieci i sprzedamy sobie gorszy ekwipunek i to, co jest na 17 level, w sumie... A, ja będę miał 17 level za chwilę. Dobra. Tylko mniejsze minimalne... nie, chyba gorsze, także sprzedamy. Coś jeszcze mam tutaj do sprzedania, to są jakieś mody. Oj, czy to mogę użyć? Tak, mogę to użyć, bo tego nie mam w ogóle. Dobrze. Tutaj też mamy jakieś tam dodatkowe boosty. Tak szczerze nie wiem, czy mi się opłaca te boosty wykorzystywać. To są raczej zadania te dzienne. Tak, dobra, także to nie są jakieś tam nowe questy, ale i tak chcę tutaj wrócić, bo chcę skorzystać z taksówki. Żeby szybciej wrócić do tych Revanite'ów. Mam też jakieś misje heroiczne, ale tego też robić nie zamierzam. Zamierzam użyć sobie tutaj szybkiej podróży. No i cóż, w końcu dowiemy się, kim jest mistrz. No i pytanie, czy powiemy to dla Imperium, dla tego, kto nam to zlecił, czy też nie. No ja bym wolał oczywiście nie, bo o ile zakon Revana nie jest taki do końca dobry, bo chcę poznać i jasną i ciemną stronę mocy, no to jednak są przy tej jasnej stronie mocy i ogólnie Revan to jest zajebista postać. Jeszcze raz przypominam, że jest cała seria ze Star Wars Knights of the Old Republic na moim kanale, tam możecie historię Revana prześledzić. No ale cóż, pogadajmy z Raymonem. No i powiedzmy mu o naszej udanej próbie. Miejmy nadzieję, że przedstawi nas dla wewnętrznej rady, wewnętrznego koła. Nie wiem, czy to tłumaczyć dosłownie, czy tak bardziej przenośnie. W każdym razie pogadajmy z nim. So you finished the pilgrimage. Not bad. I don't know what happened out there. It's none of my business, but the inner circle approves of your initiation. How often do initiates fail? Honestly, if you can survive the pilgrimage, you're probably a worthy initiate. But a lot of initiates don't survive at all. You did good in this trial. Now you'll have to find someone else to show you the next stage of the journey. I really appreciate your help. Good luck. Every step brings you closer to the master. Dobra, czyli będziemy musieli zrobić kolejną próbę. Mam pogadać gdzieś tutaj z Dozunem, który się znajduje tutaj na wejściu. Także zobaczmy. Well, you really made it, didn't you? I've been hearing a lot about your progress, hearing about your trials. Your initiation has not been an easy one, but you've met the challenge and showed you can walk Revan's path. Now you may undergo the final rite. I'm glad to have the chance. The Master will complete your lessons, and you'll be welcomed as a full member of the Order of Revan. This is a great privilege. The Master reveals himself to no one outside the Order. Where do I find him? You may go to the Master in his chamber. He will be waiting for you. Listen to him, obey him. Through the Master, you will know the path of Revan. No właśnie, czyli on się nie ujawnia dla nikogo poza tym stowarzyszeniem, ale my go za chwilę poznamy. I taki był cel naszej misji, żeby wydać go później Imperium, ale czy to zrobimy, to zobaczymy. Aha, tak po prostu, tutaj jest jego namiot i on, widzę, zdalnie się komunikuje, dlatego nie mogli poznać jego osoby. No dobra, zobaczmy. You who have died and been reborn, stand before me now. You who have reclaimed the ancient past, stand before me now. You who have demonstrated power and wisdom to my followers, look upon the Master of the Order of Revan. What's all this about? I don't understand. This is the end of your initiation and the beginning of your true journey. You will walk the path of Revan forevermore. The enemies of the Order will force you to move in shadows. But we shall keep your secrets safe, as you shall keep ours. The time for subterfuge is over. Know me for who I am. Oh, kobieta! I thought the Master was a man. The ruse serves its purpose. Besides, it felt appropriate. Revan's own gender is unclear in many of our records. I apologize for the deception, and for not meeting you sooner. But you must know how badly the Dark Council wants me dead.
The Order of Revan threatens everything the Dark Council prizes. Okej, no tak, bo oczywiście w Kotorze można było wybrać płeć postaci, dlatego jest niepewna płeć Revana. What makes the Order such a threat? Revan came to Drummond Cass after being reborn. Some believe Revan died at the hands of our Emperor. I believe otherwise. I believe Revan overthrew the Emperor and has sat secretly on the throne for 3 centuries. Aside from our order, only the Dark Council knows the truth. You really think Revan replaced the Emperor? I do. It's the only way the puzzle pieces fit. I have heard whispers in the Citadel. For decades, the Emperor has been in seclusion. The Dark Council no longer speaks with him. The only explanation is this. The Dark Council betrayed their leader and locked Emperor Revan away, seizing power for themselves. They seek to silence us because we know. We shouldn't let them get away with this. We won't. It will take many years to free the Emperor, however, and first I need your help on a different matter. My agents tell me that you met with a Sith named Sandor, a man who seeks to destroy the Revanites. End his threat. Go to Sandor and tell him that you met the Revanite leader. Tell him that the leader is his own master, Darth Charnas. Why would he believe me? I obtained this Sith amulet from Charnas. Give it to Sandor. He'll believe you stole it from his master while among the Revanites. They will turn against each other. When this is done, though, when you have spoken to Sandor, you cannot return here. I thought I was part of the Order. Sandor must never suspect your true allegiance. You must walk the path of Revan on your own. The path to power. The path neither Jedi nor Sith. May the Force be with you. May it make you strong. Czyli już myślałem, że to będzie jakaś większa rozbudowa tego questa, ale widzę, że jedyne co, to będziemy musieli się z gościem spotkać. Powiedz mu, że tak naprawdę to jego mistrz jest przywódcą zakonu Revanite. No i na tym to się zapewne zakończy. Nie poznamy właśnie tej historii, czy naprawdę gdzieś tam Revan niby jest zamknięty. No bo jest bardzo prawdopodobne właśnie, że Mroczna Rada trzyma władzę dla siebie i tak naprawdę Imperator odsunęła od władzy. Chociaż później wiem też, że Dynite, że jednak Imperator jakoś tam rządzi, bo udaje nam się go pokonać. Też zapraszam was do serii właśnie z Jedi Knight, to była pierwsza seria Star Wars The Old Republic, tam pierwsze odcinki są w chujowej jakości, z chujowym komentarzem i w ogóle, no ale końcówka jest już całkiem spoko, przynajmniej tak z tego co pamiętam. A na razie chodźmy, pogadajmy z Sandorem i powiedzmy mu to, co chce ta mistrzyni Revanite'ów powiedzieć. Ah, the subtle, silent agent. I am sorry you had to see Sith so weak as the Revanites. Tell me now, did you find what we need? Did you see the face of the leader? It was a man. Couldn't learn his name, but he wore this amulet. Oh, perhaps that will be enough. A symbol of rank or affiliation or... This? I know this amulet. How did you obtain it? I obtained it at great personal risk. I hope it was worth it. This is the amulet of my master, Darth Charnas, taken from the Order of Revan. Speak to no one of this. I will deal with my master myself. Let me know if you need the help of Imperial Intelligence. No, that is unnecessary. Take your payment from my own keepings. It is all I can offer you without alerting Darth Charnas. Leave now. We cannot be seen together any longer, and I have much to do. I wish you good luck. You've done well. Now go, and beware of Charnas. Dobra. Zajebiście, widzę, dostaliśmy jakiś głupi hełm chyba. Go założyć, tylko wtedy wyglądam trochę dziwnie. Nie mam moich długich włosów, tylko oczywiście staty mi się podbijają, ale nie, wiecie co, no ja po prostu nie mogę. Jeżeli postać dla mnie źle wygląda, to ja nią grać nie mogę, spierdalaj. Wolę moją kitkę. Zostawię może sobie w ekwipunku na jakąś trudniejszą walkę czy coś. Na razie podejdźmy sobie tutaj, przeczytajmy wiadomość, bo jakbyś mamy, może tam jakieś pieniążki będą albo coś. Fajnie by było. Tak, dokładnie. Nie wiem od kogo to. No ale mamy sobie pieniądze.
A, to od tego, że nie zniszczyliśmy tego researchu o jakichś tam regenerujących się cybernetycznych wszczepach, o ile się nie mylę. Chciałbym się znaleźć jakiegoś wendora tutaj w okolicy. Tu jest gdzieś jeden. Medyczny droid, dokładnie. Tak więc chodźmy, sprzedajmy mu to. No jak mówię, to sobie na razie zostawię, chociaż wątpię, że mi będzie potrzebne. I co, możemy w takim razie wracać do Cass City, do Keepera, czyli tak naprawdę możemy się udać tutaj do Intelligence Headquarters. Czyli tak, bierzemy sobie taksówkę i na koniec tego odcinka jeszcze się z Keeperem spotkamy. Nie pamiętam, co udało nam się zrobić w wątku głównym. Chyba pokonaliśmy tego gościa całego, którego chciał Darth Jadus, żebyśmy wyśledzili. No nie udało nam się z niego zbyt wiele wyciągnąć, bo szybko go zabiliśmy, chociaż tam później z jego komputera jakieś dane wzięliśmy chyba i generalnie postaramy się rozwiązać problem jakichś niby terrorystów, którzy chcą tutaj trochę namieszać w szeregach, w rangach Imperium. I zobaczymy, co z nimi tutaj wyniknie, bo podobno, z tego co czytam w internecie, to decyzja, jaką się podejmuje na koniec pierwszego chaptera, drastycznie zmienia po prostu całą rozgrywkę dalszą. Także jestem bardzo ciekaw, o co w tym chodzi i z chęcią się dowiem. Nie wiem, jak bardzo jesteśmy blisko końca chapteru pierwszego. Podejrzewam, że jeszcze trochę jednak tych zadań głównych będzie. No ale też już w miarę wyczyściliśmy tutaj zadania poboczne. Podejrzewam, że tutaj jeszcze na Dromund Cast coś by było. Ewentualnie to jest po prostu tylko heroik areny. Tutaj też coś niby jest, ale już nie będziemy aż tak dogłębnie eksplorować. Tutaj jeśli chodzi o te zadania, to podejrzewam, że to są te dupo questy daily i tak dalej. Także to jest nieważne. Także lecimy do kwater głównych wywiadu Imperium i spotkamy się z Keeperem, także pewnie z Jadusem. Przekażemy mu informacje, jakie tutaj zdobyliśmy, a później zobaczymy. Tu widzę, że mamy jakieś zadanie, co ciekawe, ale to jest misje PvP, także też podziękujemy. Tak, tak, to są misje PvP. Jak zresztą widać na załączonym obrazku, tam wcześniej było napisane. Niestety musimy przejść całe kwatery, bo oczywiście najważniejsze musi mieć na samym końcu kwatery, co oczywiście ma sens ze strategicznego punktu widzenia. Jakby ktoś się miał tutaj przedzierać, to by musi przetrzeć przez cały budynek, a nie tylko gdzieś tam na początku do biura, także ma to jak najbardziej sens. I możemy sobie kupić jakieś nowe skilla. Bierzemy Energy Tank tutaj, co? Adrenalin Probe, Heroic Moment. O, Heroic Moment się przyda. To na to 20 sekund wrzuca boosta. Tutaj odzyskujemy energię, przepraszam, a tutaj... Aha, dobra, czyli tu mamy jakieś immobilize, czyli możemy sobie rzucać to w grupę przeciwników i ich unieruchomiać. Dobra, mamy Watchera tu, mamy Keepera, porozmawiajmy z nimi, zobaczymy, co będziemy musieli zrobić dalej. Watcher 3, I need that link up to the Dominator. If Lord Jadus wishes to observe, we must accommodate him. Establishing Hololink, sir. Data flow is synchronized. Glad you found the time to pay us a visit, Agent. Take your place. The briefing starts now. Yes, sir. Lord Jadus, are you receiving our transmission? I am. Proceed, Keeper. Very well. You all know we've been attempting to determine the Dissident's plan of attack. Thanks to recent operations, we have the information we need. Unfortunately, the news is worse than we expected. A major strike is imminent. The dissidents are targeting the ancient power conduits that run beneath the capital. Just how soon is imminent? We believe the radicals are already on their way. Their intention is to overload the power grid, causing a cascade failure that would detonate the power relay stations. The resulting explosions would kill hundreds of people, and the blackout would leave us vulnerable to further attacks. Sir, aren't all access points to the power grid under military control? All but one. The terrorists intend to access the power conduits through the Dark Temple. The Dark Temple? That doesn't sound promising. I'll sum up for those of you unfamiliar with the history. The Dark Temple predates Drummond Kass's colonization. It was sealed by the Sith during the city's construction. When the Dark Council opened it some months back, they found it inhabited by force-driven phenomena. Workers on site began disappearing inside, controlled by unknown entities. But whereas we saw the Dark Temple as a threat to be contained, the Dissident saw it as an opportunity. The temple rests directly above a key power junction.
If the dissidents can push past the, phenomena, they can access the grid. These dissidents have been planning. They have supplies, maps, and weapons, and they're not counting on making it out alive. This is a suicide run. What's the likelihood they'll even make it to their goal? Watcher 2 calculates 40% odds of at least one dissident reaching the target. We have security footage of dissidents heading toward the Dark Temple. A full squad of operatives will pursue the... No. My lord? There will be no squad. The Dark Temple is sacred ground and will not be unduly disturbed. My agent will go alone. Are you sure about this? My lord, I strongly urge you to reconsider. If the dissidents succeed, we... The spirits of the temple must not be disturbed. Not by terrorists, and not by Imperial intelligence. One agent will suffice. My role here is finished. Do as I will, Keeper. Very well. Then the decision is made. You will go to the Dark Temple, stop the radicals from reaching the conduits and detonating their charges. I'm sorry about all this, sir. Not your fault. We'll monitor you as long as we can, but the temple blocks most transmissions. So just, good luck, Agent. When I get back, we should celebrate. Just you and me and a couple of drinks. No promises, but whatever gets you through the mission. Go on, Agent. The Dark Temple is waiting. No dobrze, czyli będziemy musieli sami zinfiltrować jakąś mroczną świątynię. Nad którą chyba się znajduje jakiś tam ważny punkt energetyczny. No i generalnie właśnie ci nasi terroryści chcą go wysadzić. I coś czuję, że na końcu będziemy mogli to zrobić i spuścić tutaj mało pierdol do Imperium, przynajmniej mam taką nadzieję. No ale zobaczymy to w odcinkach kolejnych, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.